Kurde, za oknem śnieg pada, a my tu o północy odpalamy sobie Overwatcha. No i siup. Zobaczcie, co w ogóle moja postać robi. Moja postać w ogóle strzela, strzela, strzela. I jak nie ma amunicji, to wyrzuca bronie i bierze kolejne. Kurde, ale bogaty, nie? Bogaty albo głupi. Dobra, idziemy. Teraz trzeba tutaj troszeczkę pocisnąć. O! Dobra. Naprawili YouTube'a? Dobra. Już działa YouTube. Super! To oglądajcie mnie dalej na Twitchu, skoro działa YouTube. To nie może tak być. Dobra. Poddajcie się mej woli! Dobrze. Gdzie on jest, ten gość? Kurde, mol. Muszę się podleczyć. Biurka tutaj. Wierzchnia droga zniszczona. Składam się. Na, trochę za słabo poszło. Zasłonił tarczą dobrze. O, wskrzesił mnie. Czy kuchnię kwasiora polecam? Oczywiście. Kuchnia kwasiora najlepszą kuchnią. Kurwa, ile ona HP miała tam w powietrzu? Bardzo mało. Patrzcie teraz, oberwała i 30 HP. I ona dostała tylko 10 HP. Takie obrażonko mało. Jestem przeklęty. Wyzwól swój pełen potencjał. Jestem nie do powstrzymania. Moi słudzy nigdy nie umierają. Znerwcie
Chciałem kurde się przeteleportować. Dobra. Masne burgery, no zajebiste robi. No, lamersko to wyglądało. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Co ty głupoty gadasz? Nie ma czegoś takiego. Nie! Ulti użyłem i on mnie zabił tak szybko. Jak to jest możliwe? Pokażcie to. A, faktycznie, ale jaja. Nie, no tragedia. Użyłem ulti, on w tym momencie, ten żołnierz, bardzo szybko mnie ściągnął, przez to mi przerwał. No, co mi się bardzo nie podoba. My nie możemy go zostawić tu, bo to Bigos musi iść. Znerwcie to! Wszystkie układy w prawo! Kurwa, trafił we mnie prosto, nie no. Ej, coraz źle, coraz gorzej. Dwa razy już ulti mi zostało przerwane, nie? Od razu zostałem ściągnięty szybciutko. Muszę bardziej uważnie na tyły wroga się wkradać, bo to nie jest takie łatwe. Dołączcie do mnie. Patrzcie tu. Tu wbijemy. Ta sobie strzela. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Masnuri. Ludziki, już wiem, że idziecie zaraz spać. Ale spokojnie. Zagramy ten rankedzik raz, dwa, szybciutko. Jeszcze z drugiej strony zobaczymy, czy nam się uda. O, cała drużyna zabita. Jak oni to kurwa zabili? Chwilę mnie nie było. Wynik 3-0. Zmiana stron. Obrona. No dobra. Obronę to weźmiemy inaczej. Dobra. Czat, jesteście, halo? Nic nie piszą. No dobra, to sobie sam pogadam do siebie. No co tam, Dawid, u ciebie dzisiaj było? A, wiesz, no, grałem w gry, tam komputer, no tam Pokémony żeśmy grali, trochę widzów przyszło, potem tam przyszli, potem narzekali. No a co będziesz się dzisiaj robił, Dawid? A, nie wiem. No, po jeszcze chwilę w Overwatcha, potem tak sobie zobaczymy, tam kosztujemy. No i pójdę spać. No, a czemu pójdę spać? A, bo wiesz, muszę Dawid jutro ściągnąć. Coś ściągnąć, muszę jutro wstać, bo jadę do Krakowa o 14 i
I to tak wiesz. No i to jutro live to chyba będzie po południu właśnie koło 16-17, bo. No to szkoda, szkoda, to rano chciałem, żebyś live'a zrobił. No ja też chciałem fajnie live rano, ale no. No ale to kiedy my summer? No nie wiem kurwa, kiedy my summer. Mi wkurwiasz Bonkol, no. A co mnie wkurwiasz? Może grać my summer? No nie, no weź. Ja pierdzielę, jak ten grubas przeżył to. Żołnierz 76 meldaje się do słuchu. Jeszcze nie czas wygasić lądy. Ja to zostawię tutaj. Macie mieć. Kurde, u góry. Jak tam zdrówko, Paty? Ja dobrze, jest coraz lepiej, już subcio. Dawać. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Tak łatwo się mnie nie pozbędziecie. Czy Bunkor jakbyś soł i z kimś zagrał tego talizmana, to by było 3. Nie no, samemu to słabo, coś ty, to jak to tak? To musisz tylko ze znajomymi grać i gadać przez TeamSpeak. Masz mieć. Od razu zdetonowałem, bo wiedziałem, że on mi spieprzy ulti. No, wskrzeszenie. Jeszcze mi się przydasz. Jestem ci dłużny. I RL skakowa? Nie, jutro sobie podarujemy RL-a. Kurwa, fara latająca. Weź, spadaj. To jest oszustwo, że latasz. Wykorzystujesz jakieś dziwne prawa fizyki. Nie wolno tak. Łamiesz prawa fizyki. A ty to kurwa!
Masz leżeć, kurwa. Zamknij tą dupę. Szybko. No ja pierdolę, jednym hitem mnie ściągnął, nie wierzę. Siema, smaczny. Byle jak rzucona strzała, w ogóle strzelona z tyłka, bomba oka, fast attack, kurde, nie było tak. Smaczny, patrz co my robimy, kurde, gramy w gry, w które już nikt nie gra. Blizzard musi nam dobrze płacić. Przygotuj się do ataku. Wybierz postać. A tak. A właśnie, aż rzuciłem na Discorda u mnie, że ratujesz Overwatcha. A, dokładnie. Zwiększam o 300% ilość, kurde, w Polsce oglądających Overwatcha. No, ale była beka, wiesz, jak na przykład miałem tam prawie 1000 widzów i zmieniłem na Overwatcha i... Ludzie poprzychodzili i mówią, co jest, turniej jakiś? Tak samo z Dotą 2 jest, nie? Jak Dotę 2 też odpalę, to też się dzieją cuda. Dobra. Kurwa, co jest? Dobra. Idziemy tego gościa. Dawaj, dawaj, dawaj. O, fuck, 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 co jest? Wieżyczka? Dobra. Spokojnie. A, tu jest dupiem. Kurwa, ta postać jest wkurzająca, ta Brittany, czy jak ona się nazywa, Britney. Undergroundowym streamerem jesteś? Bo ty robisz dobrze grom, tak? Nawet jak umierają, to ty im nie dasz umrzeć. Ale to w sumie też niedobrze, bo tyś powinien... To jest cały czas dogrywka musi być robiona. Nie, ulti nie używam, bo... Uwaga,
Jazda. Wow! Wow, wow, wow. A, daj spokój, smaczny mnie już nawet nie wkurwia i tym, co teraz napisałeś, bo już mnie tak wkurwia po prostu to... A najgorsze jest to, że to jest prawnie, wiesz, to nie jest nic takiego złego, niby, znaczy, nie no, to jest złego, tylko że według prawa Twitcha i amerykańskiego prawa, no, musiałoby po prostu od właściciela serwisu, z którego lecą filmy, musiałoby pójść dopiero zawiadomienie. Ale wiesz, to już nie jest tak, że to 20 osób robi, nie? 20 widzów. To już jest coś takiego, że to po parę tysięcy widzów mają ci streamerzy, 2000 na przykład. I jak to się tak będzie rozrastać, to to będzie widoczne i będzie smród. Będzie duży smród. Taki serwis, nie? Tym bardziej, że to jest polski serwis, więc będzie łatwo bardzo jakby dojść do tego. Kto i co. No. Znaczy, ja gadałem z Deszczem, wiesz, na, jak byliśmy tam na Poznaniu. No to tam jest taka sprawa, że normalnie wchodzi ban od razu instant, nie? I bez możliwości odbanowania. A w najgorszym wypadku jeszcze dalsze konsekwencje jakieś, nie? Nie wiadomo jakie, kurde. Pieniężne. No, ja wiem. Ty, a czy ty wiesz w ogóle, bo ja nie wiedziałem o tym, ja sobie kupiłem Switcha wczoraj, nie? I tam poksy se zaczynam tam na YouTube'a se coś nagrywać. Ty wiesz o tym, że Nintendo jest takie, kurwa, 3000 IQ? Że oni, nagrywanie filmów z ich gier, z ich konsoli, musisz mieć zgodę, kurwa, od nich, zapisać się do programu partnerskiego i jakby musisz się z nimi zyskami dzielić. Że łączysz swoje konto z PayPalem ten i oni ci będą przelewać tam odliczoną kwotę za reklamy na tym filmie z tej gry ich. Ale to jest bardzo niefajne, bo... Ale to jest są Japonia. Kurde, ile trzeba w niego wdupić? Na mnie jeszcze nie czas. Stare filmy, ale wiesz co to znaczy stare filmy, do których do praw autorskich albo do własności musiał umrzeć właściciel albo już wygasły te prawa. To takich filmów jest bardzo mało, bo to powiedzmy przejmują inne albo jakieś sieci, albo jakaś przejmuje firma, albo rodzina i wiesz, no, to nie, bardzo mało jest takich filmów, szczerze mówiąc. Czy mnie już to wali to, czy ten film po prostu, nie wiem, jakby czy pokazywanie filmu zabiera komuś pieniądze, prawda, czy nie, czy wyświetlenia na danym serwisie streamowania. Ale o sam fakt, że takie coś jest i no nie do tego Twitch został stworzony, nie? No nie po to został Twitch zrobiony specjalnie, żeby właśnie oddzielić gaming, że to był typowo gamingowy. Ale widzę, że się zmieniają trendy i zapotrzebowania, więc... Jeszcze nie czas. Bóg DPS-a. Ja tak zagadałem się teraz i nie trafiałem. No. O kurwa, ale zdupiłem ulti! O Jezu! A było tak pięknie. A bo ja się muszę świecić, kurde, jak jakaś lampka choinkowa, czy na czerwono, kiedy to ulti mam. Niepotrzebnie w ogóle. Weźcie, przestańcie. To ja powinien być jak snajper, taki w krzakach, kurde, ukryty. Niewidoczny.
No, ten to się nie pierdolił w tańcu, nie? Przyszedł na jednego ulti użył. Derpik. Jojojoj. No i co, moi drodzy? No to teraz tak, na Twitchu co pozostaje? Tylko i wyłącznie już oglądać filmy. Malować nagie ciała. Jako ten. No, granka to już nie ma. Co ostatnio tak długo streamujesz? Wiesz co? Porażka. Chcę się nagrać, bo 3 dni wyjeżdżam na do Londynu, wiesz? Z PlayStation na 3 dni za niedługo. Teraz na Black Friday. Najlepsze taką zagranie. Akcję będziemy mieli. Ogień po gotowości. Dobra.